Teraz połączymy się z korespondentem w Ukrainie, Markiem Sierantem. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Ja jestem bardzo ciekaw, jak Polska będzie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja bym chciał wiedzieć, kto będzie to wszystko koordynował z polskiej strony. Chciałbym wiedzieć, jak wygląda traktat. Chciałbym widzieć w Polsce debatę na ten temat, a troszkę chyba mi tego brakuje. A czy nie odbyły się jakieś rozmowy na ten temat teraz podczas wizyty prezydenta Zełenskiego? Moim zdaniem się odbyły, ale nie słyszymy żadnych konkretów. Więcej konkretów ja widzę po ukraińskiej stronie jak po polskiej. Ja bym chciał usłyszeć od polskiej władzy, kto się będzie tym zajmował, w jaki sposób, ale proszę też sobie zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Tym teoretycznie zajmuje się obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która ma biuro swoje w Kijowie, ma nasze przedstawicielstwo, ale nie wiem, czy państwo wiecie, to przedstawicielstwo nie pracuje tak naprawdę. Cały personel siedzi w Polsce, w Warszawie. Tymczasem Niemcy, Francuzi, wszyscy inni już tam dawno są, negocjują kontrakty. Polska agencja zebrała 2000 polskich, stworzyła listę 2000 polskich firm, które miałyby tam uzyskać jakieś kontrakty, być może coś sprzedać, zbudować, kooperować. Ale szczerze mówiąc, proszę państwa, nie da się tego zrobić z Warszawy. Trzeba być na miejscu, trzeba biegać po ministerstwach, trzeba biegać spotykać się z biznesmenami ukraińskimi. Z Warszawy online tego się nie da zrobić. Ukraińcy to jest jednak naród, który lubi pewną procedurę. Jest to naród wschodni, tak, bliski nam kulturowo, ale jednak są pewne niuanse. Oni lubią spojrzeć w oczy, lubią uścisnąć rękę, lubią porozmawiać i dopiero drugie czy trzecie spotkanie tak naprawdę dotyczy biznesu i konkretów, a pierwsze dwa są zazwyczaj takie zapoznawcze. No i sam personel, no, w kijowskim biurze, z tego co ja się orientuję, pracuje nie więcej niż 10 osób. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak te 10 osób, a jest to bardzo zbiurokratyzowana instytucja, ma obsłużyć cały polski biznes, który tam będzie. No ja sobie tego nie wyobrażam, nawet gdybyśmy rzucili wszystkie możliwe siły. Dlatego trzeba się też pytać o kierownictwo Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, co oni robią do tej pory, jak oni sobie to wyobrażają, jakie jest finansowanie. Proszę nie zapominać, że to też jest spółka Skarbu Państwa i ona musi przedstawiać raporty, więc tam oprócz tego, że ludzie będą negocjować jakieś kontrakty, to muszą przedstawiać mnóstwo różnych biurokratycznych robót typu tam wyliczanie słupków, zabawa z Excelami i tak dalej. I na tą prawdziwą pomoc biznesu ja myślę, że zbyt wiele czasu nie będzie. I dojdzie prawdopodobnie do tego, że znowu koło nas przejdą pewne sprawy. Trzeba z Ukraińcami usiąść, twardo rozmawiać, ale też trzeba coś proponować. Trzeba mieć też zainwestować w ludzi, którzy mogą to robić, którzy się na tym znają, którzy znają klimat Ukrainy, a nie po prostu są zatrudniani z klucza politycznego w tych agencjach. No to jest porażające, bo tutaj wszyscy się szykują na odbudowę Ukrainy. Przepraszam, że tak mówię, ale gdzie się nie obejrzę i ucha nie przyłożę, to słyszę o tym, jak to będziemy odbudowywać Ukrainę, ale to wygląda na to, że to są jakieś pobożne życzenia przedsiębiorców, a tymczasem nie idą na razie za tym, czy też przed tym, żadne oficjalne rozmowy. Trzymajcie państwo za język ludzi, którzy za to odpowiadają w Polsce. Zadawajcie im pytania. Jesteście dziennikarzami. Przecież macie prawo do informacji publicznej. Macie prawo ją udostępniać. My musimy wychodzić z inicjatywą do Ukraińców. Proszę mi wybaczyć. Ukraińcy są na nas naprawdę bardzo otwarci, ale pomimo tego, że u nas nie ma tego kapitału jak u Niemców czy Francuzów, to musimy być przed nimi przynajmniej w pewnych innych sprawach pierwszymi. Musimy im przypominać, że my w nich wierzyliśmy od pierwszych dni, że nigdy ich nie zostawiliśmy samych, że pomagaliśmy im i że kiedy Polak
I ja bym cytował Zeleńskiego na każdym spotkaniu, że kiedy Polak z Ukraińcem stoją ramię w ramię, to Europie nic nie grozi, ani od Rosji, ani od nikogo innego. I to jest prawda. I tak samo jest nie tylko w sferze militarnej, ale w sferze i ekonomicznej. To jest ogromny rynek zbytu. Ukraińców jest ponad 40 milionów, Polaków 38 milionów. Proszę to sobie policzyć. Jaka to jest ogromna konsumpcja. Jakie możemy stworzyć wspaniałe projekty w przemyśle obronnym, w przemyśle kosmicznym, w modernizacji. Już nie mówię o odbudowie samych na przykład miast ukraińskich, ale proszę sobie wyobrazić, że w takim Kijowie chociażby do termomodernizacji jest co drugi budynek na Ukrainie. W takim chociażby samym Kijowie. Ile to jest pracy? Nie wiem, co drugi chodnik jest do remontu, bo jest wykrzywiony, pokrzywiony. To samo ulice, które trzeba zerwać tak naprawdę do zera i położyć na nowo. Więc infrastruktura kolejowa, trzeba budować połączenia, które... gdzie nie będzie tego całego problemu z rozstawem szyn, bo na Ukrainie są szersze, u nas są węższe, zrobione połączenia kolejowe, które będą odpowiadały europejskim rozstawom szyn. Więc to jest... To jest ogrom pieniędzy, to jest ogrom. Ukraińcy też pewnie będą chcieli postawić jakieś warunki. Ja bym chciał usłyszeć, jak będzie wyglądał ten traktat. Ja bym chciał usłyszeć, kto zostanie zaproszony do rozmów. Ja bym chciał usłyszeć debatę w Polsce na ten temat, a nie opowiadanie będzie, bo to z tym będzie, to różnie bywa. A diabeł tkwi w szczegółach i przepraszam, że przynoszę złe wiadomości, ale powinniśmy na to pilniej zwrócić uwagę. Czyli rozumiem, że Niemcy, Francuzi są na miejscu w Kijowie i już trwają rozmowy, a Polski oczywiście. Nie ma. Oczywiście. A w Polsce w Państwowej Inwestycji, Agencji Inwestycji i Handlu, wszyscy sobie siedzą w Warszawie, jest bardzo przyjemnie i sympatycznie.